Witam, witam. Mój nowy vlog, który właśnie zacząłem robić, będzie relacją z wycieczki Ciuchcią. Ciuchcią Ekspres Ponidzia. Ciuchcia Ekspres bierze swój początek w Jędrzejowie, a kończy, bieg w Pińczowie. I Jędrzejów, i Pińczów, i Kielce, i Miechów, i Busko, i Kazimierza 100 lat temu należały nie do Polski, przecież Polski nie było na mapie, leżały na terenie Austro-Węgier. Ta okolica była północną częścią, ostatnią północną częścią Austro-Węgier. No i tu więc musiały być wojska austro-węgierskie. I na potrzeby wojska w 1914-15 roku zbudowano tu, w tych stronach, dosyć rozległą sieć kolejki wąskotorowej. Nie pamiętam dokładnie, chyba 300 kilometrów, a więc jest kawałkiem, ogromnym kawałkiem historii tych ziem. Jest to zabytek kultury materialnej, no, Polaków mieszkających w tej części, wówczas w Austrii. O kolejce powiem więcej w tym nowym moim blogu, natomiast dzisiaj pokażę tylko balladę, którą nagrano na szlaku tej kolejki. Balladę o... jaki to tytuł? Ballada o drezynie. Michał Jurkiewicz, autor i słów, i melodii. Posłuchajcie, zobaczcie. Rośnie roślina, kwili ptaszyna. Jedzie drezyna. No. I zakupiona futeczki skrzynia, a na zagrychę pyszna wędlina. I tylko torów trzeba kawałek, żeby marzenia spełnić się śmiałe. Z wierną muzyką pędzić donikąd i tam już zostać na stałe. W takiej podróży czas się nie dłuży, jest mały problem, trochę się kurzy. Więc na wycieczkę bierzesz żoneczkę, jeżeli sobie zasłuży. Zapomniałem wcześniej powiedzieć, nie mam jeszcze zgody na publikację tej piosenki. Napisałem prośbę, zapytanie, czy mi pozwolą, ale czekam jakiś już czas, a chciałbym dokończyć, zamknąć temat. Pozwoliłem sobie pokazać wam tą melodię bez uzgodnień z autorami. Być może napiszą. Do zobaczyska.